Cześć Wam! Dzisiaj chciałbym pokazać, jak zdobyć własnego factotema, czyli prekursora. Tę kukiełkę można zdobyć za darmo, ile posiadamy dostęp do DLC o nazwie Clockwork City. Jedyne, czego potrzebujemy, to odrobina czasu i chęci do zwiedzenia dwemerskich ruin w Tamriel. Zapraszam. Pierwsze, co musimy zrobić, to udać się do Brass Fortress i odszukać tablicę ogłoszeniową. Z niej dostaniemy zadanie o nazwie The Precursor i polegać ono będzie na odnalezieniu niejakiego Zenona w celu odbycia z nim rozmowy. Tablicę ogłoszeniową znajdziecie na mapie w tym miejscu. Następnie udajemy się do miejsca o nazwie Associate Zenon Workshop. Wjeżdżamy windą na pięterko i zagadujemy do Zenona. Po odbyciu z nim rozmowy, okazuje się, że Zenek znalazł głowę factotema i potrzebuje do niej części o nazwie Integral of Memory, aby ją uruchomić. W tym celu wyśle nas do miejsca o nazwie Memonic Planisphere, w którym owa część się znajduje. Tu już zdobędziemy potrzebną część, wracamy do Zenka i uruchamiamy głowę prekursora, aby z nią pogadać. Po rozmowie oddajemy quest i tutaj tak naprawdę zaczynamy naszą przygodę z dwemerskimi ruinami w celu zdobycia zagubionych części potrzebnych do złożenia prekursora. Skoro już jesteśmy w Clockwork City, to pierwsze trzy części odnajdziemy właśnie tutaj. Zaczniemy od Brass Fortress. Pierwsze miejsce, do którego musicie się udać, to Machine District. Po przekroczeniu bramy musicie jedynie zeskoczyć na dół i zdobywacie pierwszą część, Integral of Reason. I tutaj mała uwaga, jeżeli się okaże, że nie możecie przekroczyć bram Machine District, to znaczy, że musicie wykonać kilka pierwszych questów w głównej linii fabularnej z DLC Clockwork City, aby się tam dostać. Dostęp do tego miejsca uzyskacie w trakcie wykonywania zadania o nazwie Lost in the Gloam. Wystarczy podążać za questem i uzyskacie dostęp do Machine District. Po drugą część musicie się udać do Mechanical Fundament. Po przekroczeniu drzwi udajemy się do miejsca, gdzie podłoga się zawaliła i skaczemy na dół. Tutaj czeka nas krótki spacerek po rozgrzanej magmie i z wykorzystaniem odrobiny akrobatycznych umiejętności zdobywamy drugi potrzebny przedmiot, Integral of Calculus. I ten mech znajdziecie dokładnie tutaj na mapce. Trzecia, a zarazem już ostatnia część, jaką znajdziecie w Clockwork City, to Integral of Introspection i znajdziecie ją w tym oto miejscu. Następnie przenosimy się do East March w celu odszukania ruin o nazwie Muzulft. W środku udajemy się dokładnie w to miejsce i odnajdujemy Spine. Kolejne miejsce, które musimy odwiedzić, to The Rift, gdzie musimy odnaleźć Delf o nazwie Avanzel. Udajemy się dokładnie w to miejsce i zdobywamy Left Leg. Następny przystanek to Stonefalls, w którym musimy odszukać miejsce o nazwie Inner Sea Armature. Po przekroczeniu bramy ruin docieramy do miejsca, w którym leży Left Hand. Dalej musimy się skierować do Deshan, w którym spędzimy ciutkę więcej czasu, bo mamy tutaj do zdobycia aż 3 części. Pierwszym miejscem, do którego powinniśmy zajrzeć, jest Betanual. Zaraz po wejściu skierujcie się w prawo i odnajdziecie Nullification Staff. Następnie kierujemy się do Lower Betanual, w którym to odnajdujemy Pelvis, w tym oto miejscu. Ostatnie ruiny, jakie musimy odwiedzić w Deshan, to Mzitums, a w nich odnajdziemy Right Hand do naszego factotema.
Dalej udajemy się na małą wyspę o nazwie Strozmkai, na której to musimy się dostać do ruin o nazwie Bitzark. Niestety owe ruiny będą na początku dla nas zamknięte. Aby się do nich dostać, musimy odnaleźć gościa o imieniu Neramo i wykonać dla niego drobne zadanie, dzięki któremu dostaniemy się do środka ruin. Neramo znajduje się dokładnie o tutaj, gdyby ktoś miał problemy z jego znalezieniem. Gdy dostaniecie się do środka Bitzark, kierujcie się w miejsce zaznaczone na mapie, aby zdobyć Dynamo Core. Okej, kolejną strefą jest Bangorai, w którym to musimy odnaleźć delf o nazwie Klazgar. Kiedy dostaniemy się do środka, to biegniemy w to miejsce i podnosimy Right Arm. Ostatnie dwie merskie ruiny, jakie przyjdzie nam zwiedzić, znajdują się na Alikr Desert. Pierwsze miejsce, w którym musimy szukać, nazywa się Santaki i znajdziecie w nim Right Leg. Następnie udajemy się do Alduns i zabieramy ze sobą chestplate, który znajdziecie dokładnie tutaj. Ostatnia część, której potrzebujemy, znajduje się w Ildzun. Skierujcie się w miejsce zaznaczone na mapie i odnajdziecie Left Arm. Po zdobyciu wszystkich potrzebnych części, wróćcie do Associate Zenon Workshop i zamontujcie wszystkie potrzebne części, aby złożyć prekursora. Po ich zamontowaniu, zagadajcie z Zenonem, który zleci wam ostatnie, bardzo proste zadanie. Po wykonaniu zadania, wróćcie do Zenona i odbierzcie swojego prekursora. No i to tyle, jeżeli chodzi o przygody w ruinach Tamriel. Mam nadzieję, że z pomocą tego poradnika też wam się uda złożyć własnego faktotema, którego będziecie mogli postawić w swoim domku. Na dziś to tyle. Jeżeli film się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz lajka i komentarz. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału wraz z kliknięciem w dzwoneczek, aby być na bieżąco z następnymi filmami. Pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.